Cześć, witam was, ja jestem Legwan, a oto przed wami mecz w Medieval Total War 2. Walczę ja kontra Moladrin, czy Stefol, jak tutaj się nazywa. I ogólnie dość często się nazywa. W bardzo niewielu miejscach nazywa się Moladrinem. On przyprowadził Azteków, ja przyprowadziłem Anglików, więc bitwa taka niezbyt historyczna, powiedzmy sobie. I jak widzicie, ja tutaj miałem... W fazie rozstawiania została mi przyznana pozycja na górce i mógłbym tutaj siedzieć i się bronić, ale to nie będzie zbyt profesjonalne z mojej strony, dlatego jednocześnie przesuwam moich łuczników tutaj, ponieważ tych łuczników trochę wziąłem, to są cztery oddziały łuczników z Sherwood, oni są bardzo dobrzy i bardzo drodzy, dlatego od razu nie będę schodził całą armią z górki, tylko najpierw sobie trochę postrzelam, ale jednocześnie przesuwając łuczników ruszyłem moją kawalerią, żeby tutaj te oddziały trochę pomęczyć. Mój brat zajrzał właśnie do pokoju i sobie poszedł. Widząc, że nagrywam. Teraz tak. Zgubiłem wątek przez niego. Ach! Dobra. Objeżdżam moimi kawalerzystami te jednostki i próbuję je trochę rozdzielić, ponieważ nie chcę atakować takiego dużego bloba. To by było bardzo niemądre z mojej strony. Teraz ten pan powiedział: walić to, nie uciekaj! Jestem rycerzem! Co to ma znaczyć? Ciacha! Ciacha, zabił jednego. Dostał znowu. O, biją go. Ale jeszcze dźga. A moje kawalerzyści tutaj się odsuwają na bezpieczną odległość. Jak widzicie, osiągnąłem swój cel i te jego jednostki się powoli rozdzielają. Więc ja tutaj biegną na mnie włócznice, a z nimi nie chcę wchodzić w starcie. Dlatego ruszyłem na jego jednostkę straży przybocznej wodza. Miałem nadzieję, że z tej górki jednostki nie mogą zejść, ale spójrzcie, jak to wygląda. Żeby jednostka utrzymała oba kopyta, czyli wszystkie cztery kopyta na ziemi, to silnik graficzny gry rozciąga ją w taki jakiś dziwny sposób. Jak teraz widzicie, wpadłem tutaj w taką zasadzkę małą. Znaczy, sam wpakowałem się w bardzo niekorzystną pozycję i teraz te jednostki mogą tutaj schodzić z tej górki i atakują moich kawalerzystów. Jestem jeszcze tutaj związany z... w boju z jego strażą przyboczną w piżamach. Dlaczego walczą w piżamach? Nie wiem, może dopiero wstali. A moja jednostka tutaj, tych templariuszy, najpierw wyszła w starcie z panami, których nazwy nie odważa się nawet czytać, ale też mają piżamę. Ale zaraz potem szybko wyciągnąłem ją z tego starcia. Co prawda jest ich już ich tylko 54, tych jest za to 34. Dużo mniej. A tutaj udało mi się złapać a tak na jego odseparowaną jednostkę panów, którzy mają dziwne buźki na tarczach. Znaczy na tarczach, to nawet są tarcze, oni noszą na plecach. To jest taka tarcza, która zasłania cię przed strzałem w tył głowy, powiedzmy. O. I teraz obie moje jednostki kawaleryjskie atakują jedną jego jednostkę tych panów. Ale ci panowie są wyjątkowo mocni, jak się okazuje. Oni naprawdę w tej bitwie bardzo dużo będą działali jeszcze. Tutaj, z tej strony zaś, Moladrin wysyła swoje jednostki manewrem lekko może w tym momencie nie wysyła, one tu stoją na razie, ale zaraz ruszy nimi tutaj pod górkę i będzie szedł sobie tu. Przez podwórko. I będzie atakował tutaj od mojej lewej flanki. W tym czasie też przesunął swoich łuczników i teraz spójrzcie. Trasa marszu tych łuczników. Tutaj na środku nikt nie pada, bo namierzam tą jednostkę i tą jednostkę. I teraz... A oni zaczęli już atakować? Tak, chyba zaczęli tutaj. Jak się jedno moje ciało, drugie moje ciało. Nie za wiele tych ciał, więc to podejście tutaj nie miało zbyt dużego powodzenia ze strony mojego przeciwnika. I ja teraz... Zrobiło mi się bardzo przykro z powodu tych strat przeciwnika, więc postanowiłem już zejść z tej górki, ponieważ nie lubię hill campingu. Jeszcze moi akerbuzerzy oddali jakiś jeden strzał w tamtą stronę. Nie lubię hill campingu, więc będę teraz moimi jednostkami schodził, żeby nikt mnie nie mógł oskarżyć o to, że czekam, aż mój przeciwnik ruszy się łaskawie do mnie. Więc ja się ruszę łaskawie do niego. W tym czasie moi kawalerzyści cały czas tutaj jakieś magiczne sztuczki próbuję nimi zastosować. Teraz udało mi się te cofające się jednostki łuczników zaatakować i na pewno jedną czy dwie uda mi się przepłoszyć tutaj. Ta moja jednostka ucieka, zostało tam tylko 5 koni, więc tutaj jakieś dobre starcie musiał mu przy tym zapaść. Tutaj zostało tych panów 45, niedużo.
Ach, to tutaj, gdzie się ścierałem tak długo z tymi panami, z tarczami na głowach, na tyłach głów. To chyba stąd moja jednostka uciekła. Wygląda na to, że... O, ci panowie nie mają swojej flagi, więc możliwe, że oni po prostu tutaj biegną. Tak, to muszą być ci panowie. Tylko jest taka garstka ich pobiegła, a reszta tu stoi, nie wiadomo dlaczego. Ta gra ma taką tendencję do robienia dziwnych rzeczy. I teraz zbliża się moja kolumna pancerna. Blitzkrieg, niczym czołgi pędzą przed siebie. I zaraz będę próbował zaatakować mojego przeciwnika od tak jakoś od tego, z tego kąta. Tam jeszcze zostawiłem sobie rezerwy. Tutaj są moi panowie z pancernej straży razem z moimi łucznikami, moimi akerbuzerami i jedną jednostką opancerzonych mieczników. To jest generalska jednostka? Tak, to jest generalska jednostka. Gdzieś tutaj jest mój general. Czy to jest ten pan? Nie wiem. Możliwe, że to jest ten pan, bo on ma inny model niż reszta jednostek. Taki przygarbiony. I tutaj mój przeciwnik rusza tymi swoimi... Zbliża się tymi swoimi tarczogłowami. Muszę jakoś unikać czytania tej nazwy. Ale ja tutaj bardzo ładnie mi się udało złapać jedną jednostkę jego tarczogłowych z obu stron. Z tej strony templariuszami, z tej strony moimi rycerzami feudalnymi. Tutaj moi templariusze stoją troszkę bezczynnie, ale już ruszam nimi, aby zaatakować tamtych łuczników. I też staram się tutaj powolutku wykruszyć tą jednostkę właściwie. Ponieważ tak to teraz wygląda, to nie są już żadne zgrywki taktyczne, tylko takie powolne wykruszanie w starciu, w walce wręcz. Z tej jednostki już niewielu zostało, 38, aha. Nie tak niewielu, ale wydaje się ich tutaj bardzo niewielu, szczególnie w porównaniu z moimi tutaj ilościami. 108 jest u moich rycerzy. I już idzie wsparcie z mojej strony. O, zabiłem jego generała. Idzie wsparcie ze strony moich pancernych, mojej pancernej straży. Oprócz nich biegną też akerbuzerzy, ale jak widzicie, oni nie biegną tutaj drogą, tak jak pobiegli ci panowie z mieczami, tylko biegną tą ścieżką, a właściwie między ścieżkami. Tutaj na rozwidleniu zeszli w las i będą się ustawiali tak, żeby łapać strzały na plecy mojego przeciwnika. A tutaj doszła ta jednostka, te dwie jednostki, które chciały zaatakować moją armię od flanki. Ja teraz postanowiłem tych łuczników wycofać na tą stronę, żeby trochę odciągnęli tą jednostkę. Ewentualnie, żeby ta jednostka odciągnęła tą jednostkę tutaj. Moim celem było doprowadzenie do tego, że mój przeciwnik będzie ścierał się z jedną grupą jednostek wręcz, a w tym czasie druga grupa będzie ostrzeliwała jego żołnierzy w plecy. I niestety dla mnie mój przeciwnik postanowił pójść tam, gdzie były trzy jednostki łuczników, więc tylko jedną przyjmuje jego atak wręcz, a dwie jednostki odsuwam do tyłu. Ta jednostka zajmuje się ostrzałem tych tutaj panów i też odciągnąłem moją jednostkę generalską z tamtej walki, by zaatakowała tych panów z dołu. Tak więc ci tarczogłowi są zamknięci teraz pomiędzy moimi pancernymi a moimi rycerzami. Tutaj jeszcze nadchodzi ta jednostka, która była cały czas ostrzeliwana i goniła moich łuczników, ale patrzmy, co tutaj się dzieje, bo tutaj się dzieje bardzo dużo. Jak widzicie, powoli odpycha mojego przeciwnika. On tutaj jeszcze jakieś jednostki wkradają się między moje linie. Moi akerbuzerzy zaraz przyjmą atak tych łuczników, ale jeszcze oddali kilka ładnych strzałów, bo oni strzelają strzałami. Ale zaraz ci panowie ich tutaj będą szarżowali i będą ich bili mocno, bo akerbuzerzy nie są przeznaczeni do walki wręcz. Tutaj główne starcie. Powoli udaje mi się mojego przeciwnika może nie otaczać, ale taką taką ładną tutaj linię mi się udało utworzyć. On teraz trochę ją popsuł, atakując od flanki mojej lewej, więc ja przesuwam tą linię tak. Najpierw była ona tak, teraz się przesuwa w tą stronę. Tak więc on zaraz będzie się bronił na linii drogi, a ja będę atakował. O, ale widzę tutaj jakiś kolejny manewr taktyczny ze strony mojego przeciwnika. Wbiega tymi jednostkami od tyłu, próbuje otoczyć te jednostki rycerzy feudalnych. Ale ja już nadchodzę moją pancerną strażą, by
skontrować ten manewr. Tu na górze udało mi się uspokoić sytuację. Ci panowie są już przepłoszeni, ci też są przepłoszeni. I teraz będę mógł tymi jednostkami, które tutaj zostały, by sobie z tymi tarczowymi poradzić. Będę mógł nimi ruszyć, by zaatakowali to starcie na środku. A teraz wezmę sobie łyczka mleka. Dzisiaj mam mleko. Miałem jeszcze pierniczka, ale zjadłem go, zanim zacząłem nagrywać. Trochę posiorbałem, bo mi się mleko sfalowało. I teraz spójrzcie, jak to wygląda. Moich zginęło 51%, jego 77% już. Więc bitwa jest już bardzo na moją korzyść przechylona. Ale mu tutaj udało się przepłoszyć jedną z moich jednostek. A to są akrobuzerzy, to nie taka wielka strata. Co tu się jeszcze dzieje? Ci panowie tutaj sobie powoli idą, a ja jedną po drugiej jego jednostki z pola bitwy wyganiam. Tych panów zostało tutaj 10, ale cały czas się biją. To są prawdziwi twardziele. Oni nie mają zamiaru tego pola walki opuszczać. Ci panowie... Oj, tych 90. A, oni są tutaj. Ciężko ich zobaczyć w tym lesie. Oni się maskują dość dobrze. O, teraz ten pan jeden został i powiedział: dobra, zmywam się stąd. Mam żony i dzieci. Run for your life, run for your life. Sam do siebie mówi. Ale oto jego zguba. Nigdzie nie idziesz. Teraz mój doradca komputerowy powiedział, że została mi tylko połowa moich sił, a tak naprawdę już straciłem 57%. Panie, jak ty liczysz? Za wolno liczysz. Tutaj, o, to co mówiłem, że było ich 90, teraz zostało ich 56 i już zrezygnowali. Nie są tak twardzi jak ten jeden pan, który do samego końca walczył. No prawie do samego końca. Teraz połączone siły uciekinierów armii angielskiej i azteckiej biegną w jedną stronę, ale moi postanowili jednak pójdziemy tam, skąd zaczynaliśmy, nie idziemy tam, gdzie Aztekowie mieszkają, tylko tam na górę, gdzie jest nasz zamek. Troszkę głupim posunięciem byłoby pójście tam, gdzie mieszkają Aztekowie. I co jeszcze zostało mojemu przeciwnikowi? Teraz spójrzmy. To są jednostki, które przestały uciekać. I teraz są bardzo silnie ostrzeliwane przez moich łuczników. I zbliżają się też moje jednostki do walki wręcz. Oraz moi akerbuzerzy gdzieś tu powinni być. Powinni. O, ci panowie jeszcze przestali uciekać. A, tutaj są akerbuzerzy. Oni sobie idą i zaraz będą prowadzili intensywny ostrzał, albo przynajmniej spróbują prowadzić intensywny ostrzał. Łucznicy w tym czasie ten ostrzał prowadzą. O, jakieś klatkowanie mi się nagle włączyło. I spadła mi szybkość wyświetlania klatek do 15 na sekundę. Ale już wraca do 30, dobrze. To dobrze. No, to jakieś, nie wiem, co się stało z moim komputerem. Mam nadzieję, że nawet tego nie dało się zobaczyć. Jeszcze moi akerbuzerzy oddali swoje strzały. I manewr kończący bitwę moich 28, już nie 28, najpierw 28 ruszyło, później reszta ruszyli, by przepłoszyć pozostałe jednostki z pola bitwy. Co mogę teraz powiedzieć jeszcze? Bardzo dobra bitwa. Tak. Bardzo dobra bitwa. Bardzo dobrze rozegrana przez mojego przeciwnika. Gdyby nie to, że ja tutaj trochę mieszałem moją kawalerią na samym początku, to myślę, że mogłoby to się potoczyć inaczej, bo mój przeciwnik później zaczął się po prostu gubić. Za szybko robiłem niektóre ruchy, niektóre specjalnie przeciągałem do jak najpóźniejszego momentu, na przykład zejście z tej górki rozłożyłem na dwie fazy, na dwa etapy. Najpierw szedłem jednostkami mieczniczymi, związałem mojego przeciwnika starciem, a później szedłem dopiero jednostkami włóczniczymi i zaatakowałem go troszkę od flanki, chociaż chciałbym trochę bardziej od flanki, ale tak wyszło w tej bitwie. Nie wszystko było rozegrane przeze mnie idealnie, nie wszystko było rozegrane idealnie przez mojego przeciwnika. Ale mi się wydaje, że... A ci panowie tacy podarci na plecach? To co mają być? Wydaje mi się, że przegrał głównie dlatego, że Aztekowie są tutaj słabszą nacją. Mimo wszystko, mimo tych tarczogłowych ludków, którzy są naprawdę silni i naprawdę napsuli mi dużo krwi. No i chyba to tyle, co mogę powiedzieć o tej bitwie. Teraz takie ogólne rzeczy jak łapki w górę, czy tam kciuki w górę teraz. Pokazuję kciuk, albo weź, wiecie co? Napij się jeszcze mleka, zobaczcie, jak zachrypłem.
To przez zimę. To przez panią zimę. Łapki w górę kliknijcie, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie, no to nie klikajcie, bo po co. Możecie kliknąć subskrybuj. To jest zawsze opcja dla was, żeby oglądać więcej komentarzy. No i pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć wam trzymajcie się ciepło i cześć.